Ubezwłasnowolnienie to bardzo dotkliwa instytucja prawa cywilnego, ingerująca w podstawowe prawa człowieka, chociażby w prawo do zawierania umów. Zdarzają się jednakże sytuacje, w których jej zastosowanie jest konieczne ze względu na dobro osoby, której ubezwłasnowolnienie ma dotyczyć. Zgodnie z prawem polskim ubezwłasnowolnić można oczywiście jedynie osobę fizyczną. Zdolność do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej albo jest przez nią w całości tracona, albo ulega ograniczeniu. Co należy jednak podkreślić, osoba ubezwłasnowolniona nie traci zdolności prawnej. W dalszym ciągu może być w prawie cywilnym podmiotem praw i obowiązków. Może zatem być na przykład spadkobiercą. Ubezwłasnowolnienie dzieli się na dwa rodzaje. Całkowite oraz częściowe. Różnice występujące pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym a ubezwłasnowolnieniem częściowym dotyczą w głównej mierze ich podstaw prawnych oraz skutków. Do ubezwłasnowolnienia całkowitego może dojść, jeśli osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, nie jest w stanie świadomie kierować swoim postępowaniem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy jest ona uzależniona, np. od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Całkowite ubezwłasnowolnienie jest możliwe, jeśli dana osoba nie może kierować swoim postępowaniem na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzenia czynności psychicznych. Jeśli osoba fizyczna zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, ustanawia się dla niej opiekuna. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy osoba ubezwłasnowolniona pozostaje pod władzą rodzicielską. Ubezwłasnowolnienie częściowe można natomiast orzec wyłącznie wobec osoby pełnoletniej. Ma ono miejsce w sytuacji, kiedy wprawdzie występują zaburzenia psychiczne wskazane w umagach przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym, jednak stan osoby ubezwłasnowolnionej nie jest na tyle poważny, by ubezwłasnowolnić się całkowicie. Jednocześnie niezbędna jest jednak pomoc, by prowadzić jej sprawę. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora. W zakresie wywołanych skutków ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje utratę zdolności do czynności prawnych. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może zatem zawierać samodzielnie żadnej umowy. Nie ma także możliwości dokonania żadnej czynności prawnej. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie dokona czynności prawnej, jest ona bezwzględnie nieważna. W zakresie dokonywania czynności osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie reprezentuje opiekun prawny. W zakresie czynności o doniosłym znaczeniu działanie opiekuna wymaga dodatkowo zgody sądu opiekuńczego. Poza brakiem możliwości zawierania umów, osoba ubezwłasnowolniona nie może również wchodzić w związek małżeński. Kiedy osoba, którą ubezwłasnowolniono, pozostaje w związku małżeńskim, następuje ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może również sporządzić testamentu, uznać swojego ojcostwa bądź wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Nie może sprawować władzy rodzicielskiej, nie ma także możliwości nawiązania stosunku pracy ani nie może brać udziału w wyborach. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego osoba ubezwłasnowolniona ma możliwość samodzielnego zawierania umów dotyczących drobnych, bieżących spraw życia codziennego. Są one ważne, o ile jednak osoba ubezwłasnowolniona nie została w ich wyniku pokrzywdzona w rażący sposób. Osoba taka ma zatem częściową zdolność do czynności prawnych. Nie jest jej pozbawiona całkowicie.
W sytuacjach, kiedy osoba ta będzie decydować o własnym majątku, zaciągać zobowiązanie bądź rozporządzać swoim prawem, konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W odróżnieniu od osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, osoba ubezwłasnowolniona częściowo ma prawo do zarządzania swoim zarobkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sąd z różnych względów postanowił inaczej. Przechodząc do aspektów formalnych, w celu ubezwłasnowolnienia innej osoby konieczne jest zgłoszenie się z odpowiednim wnioskiem do sądu. Wniosek należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której będzie dotyczyć procedura ubezwłasnowolnienia. Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania o ubezwłasnowolnienie został wyraźnie wskazany przez ustawodawcę. Do osób uprawnionych zalicza się m.in. małżonka osoby, której dotyczyć ma ubezwłasnowolnienie, krewnych małżonka w linii prostej, a także przedstawiciela ustawowego. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie ma również Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może wystąpić także osoba chora. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani procedurą ubezwłasnowolnienia, zapraszamy do skorzystania z pomocy prawników działających prowadzonych przez Stowarzyszenie Mazowsze Razem w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.